Dobre informacje płyną z Urzędu Gminy Białej Podlaskiej. Akurat dzisiaj wójt gminy Wiesław Panasiuk miał przyjemność być w Lublinie i tam podpisał ciekawą umowę, promesę o współpracy, o finansowaniu. Czego ona dotyczy, panie wójcie? I od razu, gdyby pan mógł opisać nam tą formę gospodarki w gminie Biała Podlaska, mowa o wodociągach. No więc rzeczywiście udało nam się pozyskać pieniądze z PROW-u. W tej perspektywie to chyba już ostatnie rozdanie. Także mam nadzieję i tak z pieniędzy wynika, że jesteśmy taką gminą, która cały limit z tej perspektywy finansowej wykorzysta dzięki tej umowie. Umowa jest może nie globalnie wielka, no ale kwota znaczna, bo wartość zadania to jest 1 300 000 zł. W tym jest, mówiąc, przeliczając na kilometry, to jest 4 km wodociągu i 30 oczyszczalni przydomowych, ale nie sam zakres kilometrażowy tu jest istotny. Ta inwestycja w znakomity sposób poprawia bezpieczeństwo dostaw wody. Mamy własne ujęcia na Worońcu, w Sforach i zamykamy pętlą. Z Worońca prowadzimy spinkę przez Sycynę do Styżyńca, natomiast ze Sfór prowadzimy spinkę przez Pulko do Łukowców, Sitnika, a to jest połączone również z Rakowiskami, więc robimy takie koła, które w sytuacji awarii zasilania na innym ujęciu, na przykład na wodzie z Białej, no pozwalają na to, że do niektórych miejscowości możemy przepychać wodę z drugiej strony. Poprawi to nam znacznie też jakość tej wody, bo trzeba pamiętać o tym, że małe rozbiory, a z taką sytuacją mamy do czynienia na Worońcu, nie są korzystne dla ujęcia wody, więc poprawiamy ilość rozbioru, woda krąży w układzie, w rurach wodociągowych, są rozbiory i ta biologia tej wody będzie lepsza. Także generalnie poprawiamy bezpieczeństwo dostaw wody dla naszych mieszkańców. Limit czasowy realizacji tej inwestycji? Na część zadania mamy już pozwolenie na budowę. Myślę tutaj o tej części Woroniec, Sycyna, Styżyniec. Mamy przygotowany program funkcjonalno-użytkowy na tą drugą część. To jest spinka ze Sfór przez Łukowce, Sitnik w kierunku Rakowisk. Ale mamy przygotowane PFU. Mam nadzieję, jesteśmy w zasadzie w trakcie, dzisiaj oczywiście podpisanie było umowy, ale pracujemy nad specyfikacją już jakiś czas, tak żeby w miarę szybko ogłosić przetarg. Nie jest to zadanie, które powodowałoby jakieś takie, znaczy wymagałoby to wielkiego rozciągnięcia w czasie, więc myślę, że w tym roku powinno to się udać. Czy te nowe odcinki wodociągu 4 km, o których wójt wspomniał, również należy się liczyć, można liczyć na to, że tam, gdzie jest to możliwe, przy okazji jakieś łącze wodociągowe do mieszkańca, który jest w pobliżu? No jeśli na drodze tych odcinków będą mieszkańcy, jak najbardziej, oczywiście, że tak. Natomiast generalnie ma to charakter magistrali i spinek, tak.